Janowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Właśnie rozpoczęli spotkanie. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mocne uderzenie głową, ale znakomicie obronił, chwytając tę piłkę. Wygrywa tę piłkę głową do partnera. Ładna akcja! No, trzeba pochwalić go za to potem. Petian, Gajtkowski, Świerblewski, udanie, będzie miał okazję na dośrodkowanie. No brawo, świetne wyjście z wodem. Jest szansa, ach, tuż nad bramką. Trochę zabrakło szczęścia przy tej główce. Sadlo. Janicki. Świetne podanie. Mamy centrę. Świetna akcja w obronie. Dobrze dograł. Szkoda tej akcji, pokazuje partnerowi. I walczyli rzut rożny. Szansa po strzale głową. Ach, wydawało się, że będzie bramka. Piękna obrona. Piłka trafia do przeciwników. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Przeciwnicy przejęli. Świerblewski. Peszko. Krzysztof Bąk. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Świerblewski. Dobra piłka, teraz do kolegi. Cudownie dograł. Koniec akcji, piłka wybita przez rywala. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Strzela! Niemożliwe! Nie ma bramki! Niesamowite! Sobiech. Gajtkowski.
Dobre podanie. Wydaje mi się, że nie było spalonego, ale sędzia jest odmiennego zdania. Sędzia pokazał, mieli przywilej korzyści, ale jednak będzie rzut wolny. Sędzia przerywa akcję i popatrz. Janicki. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Czy to wykorzysta? I za chwilę wznowienie gry, odrzut rożnego. Hajra Petian. A zatem do przerwy remisowo. Mamy remis po pierwszych 45 minutach. Komentarz, bardzo proszę. Prowadzą rzeczywiście dość wyrównaną grę i wydaje mi się, że trudno wskazać potencjalnego zwycięzcę w tym meczu. Krzysztof Bąk. Gajtkowski. To chodziło! Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Bardzo dobre podanie. Uderzenie. I będziemy mieli rzut rożny. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. No, ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. Skutecznie dograł do kolegi. Powinien dośrodkować. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Doskonale zagrał. Ależ walczą o piłkę. Jest w polu karnym przeciwnika. Piłka poza linią boczną. Rzut z autu. Mamy zmianę, słusznie, jest remis w tym spotkaniu, jest druga połowa, może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No, będzie gol? Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Gajtkowski. O, udało mu się ładnie podać. Kapitalne zagranie. Będzie strzelał, zdobywają bramkę. Bardzo ładnie rozegrali tę akcję. Świetna seria podań pod bramką przeciwnika. No, w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Sobie. Strata piłki. Bogucki. No i grał tutaj z ogniem, przecież to mógł być rzut karny. Ależ miał wspaniałą okazję Brożek, by wyrównać. Tak, powinien to strzelić. Mecz nabrałby zupełnie nowych rumieńców. Krzysztof Bąk. Sobiech. Niecelne podanie i będzie aut. Bogucki. Paweł Brożek. Ach, kapitalne podanie.
Czy to wykorzysta? Piłka odbija się od słupka. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Dobrze zagrał. No i zagranie w pole karne. Ale ślicznie uderzył i obrońcy wyjaśnili sytuację. I będziemy mieli wrzut z autu. Bogucki. Oddalają grę od strefy obronnej. Zdążył w ostatniej chwili. Dobrze, do przodu. Peszko. No i przejęli w ostatniej chwili. To może być decydująca akcja w tym meczu, spójrzmy. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Paweł Brożek. Brawo za to podanie. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Jest niebezpiecznie. No i przejęcie dośrodkowania przez obronę. Sędzia właśnie zakończył ten mecz.